No i Świderek, ten akurat dostał drugą szansę. Był w karcerze, wrócił do 30. Był w karcerze dlatego, że wchodził do filtra. Coś mu nie odpowiadało. Tutaj mam nadzieję, że jednak parametry są dobre. Dzisiaj rano sprawdzałem w akwarium pH. No i ta moja podmiana, tutaj woda demineralizowana i próba obniżenia pH chyba przyniosła skutek, bo w tej chwili mam, ja powoli to robiłem, mam nadzieję, że z 7,2 pH spadło mi do 6,8, czyli o 0,4, czyli już nie jest obojętne, bo 7, przypominam, to jest obojętne, a powyżej 7 to już jest zasadowa. A tu jest lekko kwasowa w tej chwili odczyn. Ucieka mi ten ślimaczek. Spróbujemy go jakoś tam namierzyć. Pewnie tutaj zaraz będzie na ostrości się pokaże. Miejmy nadzieję. On szybki jest mimo wszystko. Świderki mnie zaskakują. Poza tym są piękne. Tylko trzeba im się przyjrzeć. I mają bardzo piękne czułki. Takie jak samitnie czarne. Mają też przykrywkę taką cyjano-brązową. Mężczyźni głównie dwa kolory rozróżniają, także nie powiem wam. W każdym razie dosyć taka fajna jest. Jest dosyć szybki. W każdym razie, wracając do pH, pH lekko jest już w kierunku kwaśnego, a takie lubią krewetki, a krewetki tutaj oprócz amano, które są tutaj już z nami prawie tydzień, trafią też krewetki neokardina. To będzie, jakie to wam pokażę, po prostu zobaczycie, ocenicie, czy dobrze wybrałem, czy źle wybrałem, czy ten kolor wam się podoba. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pojawią się też rybki. Rybki też są niespodzianką dla mnie również, aczkolwiek na samym początku chciałem wybrać inne, no ale to jak już przybędą mi te rybki, to ja wam pokażę te rybki i wtedy może skręcę jakiś materiał na temat tychże rybek. Zobaczymy. W każdym razie we wtorek mamy mieć pierwsze już rybki. Amano tu gdzieś przed chwilą było i szalało po akwarium, ale no w tej chwili go nie ma. Akwarium będzie 24, kończyło 2 miesiące, czyli 8 tygodni. Rozpocznie się 9 tydzień życia tego akwarium. Także myślę, że już dojrzało. Wszystkie rośliny, które tu są, to 8 to są gatunków z in vitro. Ale złamałem zasadę i wyciągnąłem z zalewu do Maniałowskiego jeszcze 3 gatunki. Z tym, że jeden już właściwie, czyli został wciągnięty do filtra i go wydobyłem po prostu i z powrotem go już nie wkładałem. Wrzuciłem go do mniejszego banieczka, czyli do karceru. Natomiast pozostała moczarka i pozostał rdes ziemnowodny. Troszkę liśmi się rdestu ziemnowodnego, troszkę brązowie. Nie wiem, czemu nie odpowiada ta temperatura. Temperatura tutaj się utrzymuje w granicach 23-25. Po nocy spada, natomiast dzień wzrasta do 25. Zresztą tutaj termostat jest nastawiony, grzałeczka do 25 i powyżej 25 się wyłącza, chociaż myślę, że no nie do końca, bo dzisiaj przyszedłem i było 25,2, więc myślę, że to są te wartości graniczne i na razie taką temperaturę zostawimy. A tutaj mamy, o, patrzcie, oprócz naszego tutaj ślimaczka, który jest tam wysoko, już przechodzi przez grań tego szczytu, tej skały, smoczej skały, która właściwie jest gliną, co tu dużo mówić, tylko taką już utwardzoną. W każdym razie amano tutaj też jest, także w tej chwili możemy podziwiać dwa gatunki, które w tej chwili są te największe gatunki. No i
Myślę, że Amano to będzie jednym z największych, jeśli nie największym gatunkiem tutaj póki co. Nawet jak już później Neocardina dołączy, to oczywiście będą mniejsze. Tym bardziej, że to będzie zakup, więc no, nie sądzę, żeby były dłuższe niż pół centymetra, centymetr. Natomiast Amano są takie 1,5-1 ma, długich ma 2 cm, więc są dosyć spore i chyba już tak zostanie. Natomiast cała reszta no, dopiero będzie rosnąć, no i zobaczymy, jak on się będą tutaj sprawować. Ja cały czas mam wątpliwości, bo właściwie mogłem chyba wziąć większe akwarium, wtedy ten margines moich błędów by był, bufor właściwie by był dużo większy, dlatego że większe zbiorniki więcej wybaczają. Ten ma 30 litrów, a po odjęciu objętości tych skał to pewnie około 20 litrów, więc tutaj chyba nie będzie wybaczenia. I muszę uważać na te parametry, muszę uważać na zwierzęta, za które odpowiadam, co tu dużo mówić. No i tyle, bo to nie tylko... Na pewno mam satysfakcję, zaczęło mi się to nawet podobać. Natomiast no, nie chciałbym, żeby te zwierzęta tu... Nawet krewetki, które lubię jadać z masłem i z czosnkiem przesmażone, no, wtedy mają jakiś smak, nie smakują tak jak białko jajka ugotowanego. Czyli właściwie są bez smaku, ale jak się odpowiednio przyprawi, naprawdę mają, smakują. Cały czas pumek się nosi na powierzchni, więc ten mój pomysł tutaj z tym wiszącymi skałami, czyli tą Pandorą, od czasu do czasu na tej skale pojawia się, na dnie tej skały pojawia się Amano. Myślę, że Neocardini też to wykorzystają i będą zasiedlać od spodu ten kamień. Nie dawałem tu kiełży i chyba nie dam, dlatego że kolega, z którym czasami wymieniam uwagi na kanale, ale najfajniej mi się oczywiście z nim rozmawia w terenie. Dawno zresztą nie byliśmy w terenie razem. Na płazach, no, zawlókł z kiełżami i wypławki. Zawsze chciałem oglądać wypławki, nigdy nie jestem pewien, czy to akurat jest wypławek, czy nie wypławek. Jak zdawałem na studia, to po prostu miałem też pytania o wypławki. Zdałem na te studia, więc no, chyba dobrze odpowiedziałem, ale od tego czasu jakoś te wypławki za mną chodzą, ale nie chciałbym tutaj ich jednak oglądać na tych moich zwierzętach, chociaż właściwie no, bojowniki jedzą wypławki, ryby jedzą wypławki, gorzej, że wypławki jedzą krewetki. Także no, nie chciałbym ich mieć. Na pewno dostały się tutaj oczliki, jak wiecie, jak wcześniej je również pokazywałem. Wobec tego oczliki mi sprawiły dużą niespodziankę i dosyć przyjemną. Bardzo mi się to podoba, jak tutaj patrzę na te portki samic. W cudzysłowie portki oczywiście, to są worki z jajami. Jest ich dużo, no niestety mam dla nich złą wiadomość. Będą tutaj ograniczane i to w sensie w przenośni i dosłownie, dlatego że no pojawią się też rybki. Ale jakie, no to powiem Wam o tym przy następnym nagraniu. Woda jest czysta, woda właściwie nie ma chloru, twardości też nie jest, jeśli chodzi o twardość i węglową i ogólną, jest ok. Azotyny i azotany w normie, nie ma problemów, także myślę, że jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych zwierząt. Myślę, że tutaj bakterie nitryfikacyjne już sobie coś zaczynają, rozwinęły się na tyle, a świderki wniknęły w głąb podłoża, że likwidują te strefy beztlenowe. Więc że ten ekosystemik zaczyna działać. No i teraz kolejne elementy tego ekosystemu dochodzą, powoli będą dochodziły i mam nadzieję, że będzie w miarę trwały. Tu tylko raz była wymiana 1/3 wody od razu.
Natomiast no, w tej chwili to właściwie robię albo dolewki, albo niewielkie podmiany w ilości. No, 10% to jest maksimum raz w tygodniu. Także no, woda, jak widzicie, jest przezroczysta. Parametry trzyma, więc no, na razie nie ma takiej potrzeby, żebym tu cokolwiek zmieniał. Szaleje amano. Patrzcie, tutaj jest amano. To jest dosyć szybka krewetka. Jak się okazuje, potrafi przepłynąć bardzo fajnie przez całą długość basenu, który tutaj został. Tak sobie myślę, że nawet chyba za małe ta kostka 30 na 30 na 30 jest dla niej. No ale są dwie i dobrze się mają. Tutaj rano zazwyczaj jak włączam światło, to one błyskawicznie uciekają, bo sobie coś tam robią, a później tak jak teraz już się przyzwyczajają do tego światła, którym rano zapalam, i uciekają. No, pomyślę tutaj jeszcze o włączniku z programatorem i wyłączniku światła, także będą tutaj funkcjonować. Jak mówię cały czas, jest to dla mnie nowe, całkowicie nowe doświadczenie, no bo to moje doświadczenie wcześniejsze wynikające z tego, że w dzieciństwie miałem akwarium i w dzieciństwie nawet sam docinałem do niego, będąc w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, mama mi po prostu pomagała. Kleiłem kitem, kit był specjalnie kupowany, musieliśmy jechać do naszego pobliskiego miasteczka, myślę tutaj o Białobrzegach Radomskich, a po drugiej stronie Grójec, i tam, a ja pomiędzy tym, więc albo byłem w Białobrzegach, albo w Grójcu. No i ten kit się kupiło, mama miała taki do cięcia szyb diament. No i właśnie za pomocą tego nauczyłem się dzięki mamie docinać szyby. Także teraz też to mogę robić. Bardzo często wymieniałem też już później w domu. Mama to świetnie robiła, także nauczyła mnie tego. No i dokleiłem, to było moje pierwsze akwarium. Były tam wojowniki. Nawet próbowały mi się rozmnożyć, natomiast ja nie miałem wtedy literatury ani dostępu do internetu. Wobec tego no, usunąłem ikrę. Przez przypadek myślałem, że to jakaś piana na tym się zebrała, natomiast były oczywiście gupiki, miecik i halera, to były te gatunki.